Kolejna walkiria. Co z nią zrobimy? Przede wszystkim zachowajcie ostrożność. Na zaraz Lachel. Widzisz? Łódź jest na brzegu. Ktoś faktycznie wezwał węża. Wsiadaj. Wyciągnę ją. Ucichłeś. Nie czujesz się lepiej?
chyba. Wiem, że słyszałeś moją rozmowę z Freją. Myślisz, że rozumiesz, ale się mylisz. Czemu nic nie mówisz? Jestem przeklęty, tak? Jestem słaby, bo nie jestem jak ty. Nigdy nie byłem taki, jak chciałeś. Ale po tym wszystkim myślałem, że będzie inaczej. Nie wiesz wszystkiego, chłopcze. Nie. Ale teraz przynajmniej znam prawdę. Prawdę? Prawda. Jestem Bogiem, chłopcze. Z innej krainy, daleko stąd. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę urodziłem się Bogiem. I ty również. Chłopcze, nie masz nic do powiedzenia? Czy mogę zmienić się w zwierzę? Czy możesz zmienić się? Nie. Nie, nie wydaje mi się. Jestem Bogiem. Mama wiedziała? Też była boginią? Nie. Była śmiertelniczką, ale znała prawdę. Jestem Bogiem. Czemu dopiero teraz mi to mówisz? Chciałem ci tego oszczędzić. Bycie Bogiem bywa nieustającym pasmem bólu i smutku. Nasze przekleństwo. Co dokładnie potrafię robić? Mogę latać? Być niewidzialnym? Nie. Czuję się jak Bóg. Nie wiem, jakimi mocami dysponujesz. Ale z czasem dowiemy się. A może mógłbym zmienić się w wilka? Możesz spróbować mnie zaskoczyć. To dlatego słyszę czasem głosy? Ty na pewno nigdy ich nie słyszałeś? Nie tak jak ty. Nic dziwnego. Każdy Bóg jest inny. Więc może nie będę siłaczem, ale zyskam jakieś inne moce. Już je masz, chłopcze. Pokaż mi drugiego młodzieńca z taką smykałką do języku. A kto wie, jakie inne talenty chowasz w zanadrzu? Więc widziałeś od początku. Owszem, ale poznałem w życiu wielu bogów. Ja właściwie też. Kto jeszcze wiedział, że jestem bogiem? Na pewno Freja, Brok i Sindri? Nie muszą tego wiedzieć. Baldur! Czy on wie? Czy dlatego nas szuka? Znałeś go wcześniej? Po raz pierwszy zobaczyłem Baldura w dniu pogrzebu twojej matki. Taka jest prawda. Ej, nie musimy od razu wracać do skarbca Tyra, prawda? Przecież jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy, nie? Co najbardziej chciałbyś teraz zrobić? Pokażę ci. Na dole coś jest.
Możemy tu przybić łodzią. Nie dostaniemy się bez klucza. Jestem bogiem, to może umiem latać? Nie, nie! Bogowie muszą się trzymać ścieżki, zaręczam ci! Jak myślisz, Mimir? Czego chce od nas Baldur? Przyjrzyjmy się temu, co wiemy. Baldur to najlepszy zwiadowca Odyna, to pewne. Jeśli was szuka, liczcie się z tym, że może was szukać sam Odyn. A czego może chcieć Odyn? O tym wiem aż za dużo. Król Asów, owszem, ale jego wpływy nie są nieograniczone. A gdzie nie sięga jego moc, tam z pewnością będzie chciał rządzić. Skazał mnie z tego powodu na wielkie cierpienie. Hej, patrzcie, kto znów jest na nogach. Nie mówiłem, że nic mu nie będzie? Czego chcesz, krasnoludzie? Mam kolejny trop w sprawie starego Andvariego. Spotkajmy się przy kopalniach Landsudr. Wyniesiecie z tego sporo cennych gratów. Kolejny trop? Przecież go znaleźliśmy. Znaczy, znaleźliśmy jego dłoń. Wyjaśnię przy kopalniach. Znajdziecie je na południe od Rzecznej Przełęczy. A teraz kupujecie coś, czy zamierzacie tu tak sterczeć, jak widły w gnoju? Jasne, pierścień był na dłoni Andvariego w kopalniach Volundr. Dziad ciągle majstrował przy duszach. Ciągnęło go do mrocznych rytuałów i innych takich. Dźwięk jego młota uderzającego w metal sprawiał, że żar buchał mi z nozdrzy jak z pieca. Lepiej stąd idźcie, zanim zrobię się zbyt swawolny. Mówisz, masz, młody. Powinno ci pomóc utrzymać flaki w środku.
Namyśliłeś się? Fajno. No i chyba po sprawie. Więc Odyn chce poszerzać swoje wpływy. Myślisz, że też chce się dostać do Jotunheimu? Tak. To jedna z jego większych obsesji. Ale Mimir, to wszystko nie ma sensu. Tak? Od kiedy to mówię bez sensu? Mówisz, że Baldur wyśledził nas, by dostać się do Jotunheimu. Ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że mamy się tam udać. To się nie klei. Ale jedno się zgadza. Zmierzacie do Jotunheimu, więc się nie mylił. Nic już nie rozumiem. Przynajmniej wiem, że mnie słuchasz. A któż to się w końcu pokazał? Mów do tego pierścienia. Co? Nie słyszę myśli pierścieni, Brok. Przemawia do mnie! To Andvari! Wiedziałem. Mówi, że udał się do kopalni Volundr, aby zobaczyć swój błąd, ale dopadł go pożeracz dusz. Zanim został rozszarpany, rzucił zaklęcie i przeniósł duszę do tego pierścienia. A potem... A co z jego gratami? Co? Andvari miał tu warsztat z wichajstrami wszelkiej maści i zdobionymi narzędziami. I przepięknym młotem. Wspominał coś na jego temat? Denerwujesz go. No i? Weźcie ze sobą Andvariego i idźcie się rozejrzeć. Jeżeli znajdziecie jego młot, to zrobię wam coś naprawdę wspaniałego. Ej, wy! Nie zapomnijcie o kamieniu wejścia. Dobra, zajmijmy się wami. Myślę, że ich nie zepsumy. Chyba, żem o czymś zapomniał. Andvariemu nie podoba się, że zabieramy jego rzeczy. Nie obchodzi mnie to. Tego mu
nie powtórzę. Andvari mówi, że ten krasnolud był z jego ekipy. Zginął przez jego błędy. Smutny. Smutek pierścienia jakoś niewiele mnie obchodzi. Za mną, Atreusie. Już idę. Cóż, nie zadziałało. To mu się nie spodobało. Ostrzega nas, byśmy tam nie schodzili. Nie słuchaj jego podszeptów, chłopcze. Nie można mu ufać. Oh!
razem jesteście nie do pokonania. Ucisz ten pierścień, chłopcze. Nie wiem jak. Skup się, chłopcze! Chłopcze, tutaj. To kolejna z tych map.
pożeracz dusz. I wędrowiec. Szykuj się. Chłopcze, zignoruj go. Wiesz, ciężko mi go ignorować. I gdzie te pułapki? Wydawał się taki pewny. Fuck!
Nawet się nie spociłem. Pierścieniowi. Przygotuj się! Uważaj! Zwijam strzały! Coś do uleczenia!
było trudniej niż myślałem. Ojcze, proszę, posłuchaj. Ekipa Andwariego zrobiła tu coś złego. Cieszę się, że zniszczyłeś warsztat i przeprasza, że nas zwodził. Jego mózg to zabrało. Chłopcze. Dobrze. Ciekawe. Powinienem to zapisać. Wspaniały młot. Andwari, dziękuję. Zatrzymamy go? Porozmawiamy z niebieskim. Jazda! Uważaj, ojcze! Znaleźliście ten młot, czy byliście zbyt zajęci grabieniem i plądrowaniem? Masz. Młot alchemika. Jego duch jest męczący. Ha! Andwari był jak wrzut na dupie, ale na alchemii to się znał. Dajcie go tu, żebym mógł go przetopić. Co? Chcesz przetopić swojego przyjaciela? Uwięziona dusza pozwoli mi dodatkowo wzmocnić waszą nagrodę. Nie zależy wam? Ojcze, tak nie można! Masz, zatrzymaj go. Naprawdę się przydaje, przysięgam. Dobrze, o ile nie będzie uciążliwy. Dzieciak ma miękkie serce, co? Jeszcze z tego wyrośnie. Thank you.
Mimira. Spotkamy się. O, czemu nie mówiłeś? On dobrze wie, czem. Ja dobrze wiem, ty dobrze wiesz. Cisza. Koniec dyskusji. Wiecie co? Już nieważne. Czy ty i Sindri nie możecie się pogodzić? Nie wierzę, że jest aż tak źle. Jesteście rodziną. Nie praw mi kazań na temat rodziny. To nie ja tu zapomniałem, kim jesteśmy. Nasze dzieła były legendarne. We wszystkich 9 światach przez więcej lat, niż mogę zliczyć. Nie odrzuca się tego z powodu jednego. Czego? Niczego ciekawego. Nie masz czegoś do załatwienia? No i to rozumiem. Zajmę się czymś innym.